sytuacja na granicy z Białorusią jest trudna. I dzisiaj my jako Polska, która jest odpowiedzialna za swoje granice, ale także za granice, przecież wschodnie granice Unii Europejskiej, musimy podejmować takie decyzje, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo Polsce i Unii Europejskiej. I stąd decyzja prezydenta. Drugi powód, dla którego wprowadzamy stan wyjątkowy w tej strefie, to ćwiczenia wojskowe, wielkie manewry wojskowe, jakie odbywają się za naszą wschodnią granicą. Musimy być przygotowani na każdy scenariusz rozwoju wydarzeń, na każdą prowokację graniczną. Tak, jesteśmy zaatakowani przez wrogie reżimy i nasze bezpieczeństwo jako państwo i obywateli jest zagrożone. Działamy adekwatnie do skali zagrożenia i stopnia zagrożenia.